Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie i mam przyjemność ogłosić, że dzisiejszym filmem rozpoczynam nową serię na tym kanale. Będzie to seria edukacyjna, w której będę dzielić się z wami moimi najlepszymi makijażowymi technikami, które umożliwiają mi tworzenie intensywnych makijaży w nawet najbardziej szalonych kolorach. Jeśli chodzi o to, jakie tematy będę poruszać w tej serii, to będę mówić między innymi o tym, jak łączyć kolory, jak bawić się kontrastem w makijażu, jak bawić się fakturami w makijażu, czyli jak efektywnie aplikować pigmenty, folie czy nawet brokaty. Będę też poruszać temat budowania intensywności cieni, ich blendowania, tak żeby nie powstawały plamy i smugi. I tych tematów jest tak dużo, słuchajcie, że oczywiście nie będę w stanie zmieścić ich w jednym filmiku. Także w tym momencie prośba ode mnie do was, abyście zostawili jakiś komentarz i kciuk w górę, jeżeli ten filmik wam się podoba. To będzie dla mnie sygnał, żeby działać dalej i tworzyć dla was takie treści edukacyjne. Możecie też zostawić subskrypcję i żeby być z moimi filmami na bieżąco, będzie mi bardzo miło, także tyle z formalności. A jeśli chodzi o to, jakie zagadnienia poruszę dzisiaj, to na pierwszej lekcji chciałabym opowiedzieć wam i pokazać przede wszystkim, jak tworzyć intensywne makijaże, zarówno te użytkowe, jak i bardziej intensywne, powiedzmy instagramowe, z wykorzystaniem nawet najtrudniejszych cieni, czyli w kolorach takich jak na przykład niebieski, zielony, fioletowy. I dlaczego będę bazować na tych kolorach? Dlatego, że z nimi najłatwiej jest przesadzić i nałożone nieumiejętnie mogą nas najmocniej skrzywdzić. Dodatkowo tego typu kolory najczęściej robią smugi i plamy, także w mojej ocenie, jeżeli nauczymy się pracować właśnie z tymi najtrudniejszymi kolorami, to później brązy i ciepłe tony to będzie dla nas bułka z masłem. Także zrobimy dziś dwie wersje makijażu. Pierwszą, tak jak wspomniałam, taką intensywniejszą, bardziej kolorową, instagramową, ale oczywiście nie zapominam o widzach, którzy nie wykorzystują potencjału kolorowych cieni w 100% tak jak ja i potrzebują czegoś bardziej użytkowego, dlatego na drugim oku pokażę wam makijaż właśnie bardziej użytkowy, który spokojnie wykorzystacie idący wieczorem na kolację bądź na jakąś imprezę. I będę dzisiaj skupiać się głównie na pracy z cieniami matowymi, pokażę wam, jak je łączyć, jak je rozcierać, tak żeby nie powstawały smugi, plamy, także temat błysków zostawimy sobie na oddzielny odcinek, o ile oczywiście ta seria wam się spodoba. Także już nie przedłużając, bo coś czuję, że ten odcinek i tak będzie długi, zapraszam was bliżej siebie i zaczynamy pracę. Okej, moi drodzy, zbliżyłam was do siebie i tak jak widzicie, mam już na twarzy makijaż, natomiast jeżeli robicie intensywne makijaże, to ja sugerowałabym wam rozpoczęcie pracy właśnie od makijażu oczu, a później aplikację makijażu twarzy. I ja mam już makijaż twarzy tylko dlatego, że nagrywam obiektywem makro i w jakości 4K i zdaję sobie sprawę z tego, że gdybym tego makijażu na twarzy nie miała, to mogłabym was rozpraszać rozszerzonymi porami czy jakimiś przebijającymi zaczerwienieniami. Także zacznijmy od instagramowej wersji makijażu, czyli tej intensywniejszej i bardziej kolorowej. Pierwszą bardzo istotną kwestią to dobór odpowiedniej bazy pod cienie. I o ile makijaże dzienne wybaczą nam aplikację jakiegokolwiek korektora jako bazy, o tyle makijaże intensywne wymagają już specjalnych środków. I w tym przypadku radziłabym wam albo jakiś sprawdzony korektor zastygający. Jednym z moich ulubionych jest Can't Stop Won't Stop z NYXa. Natomiast wiem, że nie każdej powiece ten korektor się sprawdzi, ponieważ on zastyga dosyć szybko, trzeba nauczyć się z nim pracować, jeśli chodzi właśnie o bazę pod cienie. Także przy bardziej wymagającej powiece radziłabym wam używać stricte bazy pod cienie. Moją ulubioną jest ta baza ze Smashboxa, a później użycie odrobinki korektora po to, żeby wyrównać koloryt powieki. Ale moją ostatnio ulubioną bazą jest ta P. Louie. Jeżeli czytam to jak ziemniak, to proszę mnie poprawcie, bo ja naprawdę nie wiem, jak wymawiać nazwę tej bazy. I ta baza łączy w sobie pigmentację korektora oraz właściwości świetnej bazy pod cienie, także serdecznie wam ją polecam. Ja mam ją w odcieniu 1 i właśnie tę bazę nałożę cienką warstwą na powiece. I w przypadku tej bazy musimy pamiętać o cienkiej, równomiernej warstwie, ponieważ gdy nałożymy za dużo, to może tworzyć dodatkową, brzydką fakturę na powiece. I ta baza naprawdę świetnie utrzymuje cienie na miejscu, podbija pigmentację, także polecam. I kolejnym krokiem, żeby podbić intensywność cieni nawet w tych najtrudniejszych kolorach, jest aplikacja bazy kolorystycznej na mokro. I mam tutaj na myśli na przykład cienie w kremie, kredkę bądź matową zastygającą pomadkę. Ja będę dzisiaj używać niebieskiego i pewnie zielonego, także warto używać bazy kolorystycznej na mokro w podobnym kolorze. Więc użyję dzisiaj cieni w kremie z NYXa oraz Huda Beauty. I jeśli chodzi o te cienie w kremie z NYXa, to one mają tendencję do zastygania, także warto mieć pod ręką Duraline po to, żeby lekko je rozcieńczyć. I warto nakładać małe porcje, najlepiej syntetycznymi pędzlami, ponieważ te najłatwiej umyć. Małe porcje to oczywiście większa kontrola nad rozcieraniem i budowaniem intensywności.
Następnie, jeżeli chcemy bawić się w intensywne makijaże, to musimy zdać sobie sprawę z tego, że będziemy potrzebować zdecydowanie więcej cieni do rozcierania niż w przypadku na przykład dziennego makijażu w brązach, dlatego że ułatwi nam to utrzymanie estetyki w makijażu, zminimalizuje to również szansę na powstawanie plam, także ja naprawdę zachęcam Was do przygotowania sobie solidnego zestawu pędzli na tę okoliczność. Ja do blendowania lubię te mniejsze pędzelki, duże puchacze potrafią przynieść więcej szkody niż pożytku i bardzo często to przez nie robimy sobie smugi lub roznosimy cieniowanie zbyt wysoko, bo są po prostu nieprecyzyjne. I pędzelki, które pokazałam Wam przed chwilą na zbliżeniu, pochodzą głównie z Hulu i Blendit. Lubię również pędzelki z Hakuro. Oczywiście wszystkie numerki wypiszę Wam na dole w opisie. I aplikuję matowy beż pod łuk brwiowy i mogę przejść do aplikacji suchych cieni. Do aplikacji matowego beżu użyłam pędzelka z Hulu. Jest to pędzel, który powstał we współpracy z Danielem Sobieśniewskim DS10. I mogę już przejść do wyczekiwanych kolorów i zacznę, uwaga, od niebieskiego i będę wykorzystywać niebieski z palety Huda Beauty i będzie to ten przepiękny, intensywny niebieski. Chyba nie mam drugiego takiego w mojej kolekcji. I będę na razie używać dokładnie tego samego pędzelka Daniela Sobieśniewskiego, którego wykorzystywałam do aplikacji beżowego cienia pod łuki brwiowe, dlatego że on jest lekko spłaszczony, ale jednocześnie delikatnie puchaty, więc mogę nim wbić cień w powiekę, jednocześnie już delikatnie go rozcierając. I ja generalnie przy tego typu cieniowaniu używam zwykle płaskich pędzelków oraz zgrabnych puchatych. Staram się cień bardziej wklepywać niż rozcierać, ponieważ od tego, jak przyklei się teraz cień do lepkiej bazy, jaką stworzyłam, zależy, czy powstaną mi plamy i prześwity. Jestem fanem rozcierania precyzyjnego, więc nie kręcę pędzlem po całej powiece. Staram się też nakładać cień stopniowo, małymi porcjami, nie naciskając zbyt mocno na powiekę. W międzyczasie biorę czysty pędzelek i rozcieram granice. Robię to ostrożnie, z minimalnym naciskiem na powiekę. Pędzel jedynie muska delikatnie skórę. Następnie skupiam się na przestrzeni ponad załamaniem i warto pamiętać o tym, że zwykle kolory takie jak niebieski czy zielony nie rozcierają się same z siebie do atrakcyjnej chmurki, dlatego że są to kolory skrajne do koloru naszej skóry, więc trzeba im stworzyć warunki do odpowiedniego roztarcia, więc w tym przypadku trzeba użyć cienia przejściowego i w przypadku makijażu instagramowego ja bym Wam polecała używać cieni pastelowych, na przykład takich jak błękit do rozcierania niebieskiego bądź mięta do rozcierania zieleni. Jeśli macie ciemny fiolet, to jego cieniem przejściowym może być róż, lawenda, odcień wrzosu. Pastele łatwiej jest po prostu połączyć później z kolorem skóry, dzięki czemu blendowanie jest płynne. I teraz analogicznie przejdę do zieleni i użyję zieleni również z paletki Huda Beauty, tyle że właśnie tej zielonej. I tutaj mamy dwa matowe cienie, jeśli chodzi o zieleń. Wiem, że ta paletka wygląda fatalnie, natomiast ona sama zaczęła mi się kruszyć, w sensie te cienie metaliczne zaczęły mi się kruszyć, ale nie ubolewam nad tym zbytnio, dlatego że metaliki w tych paletach akurat nie są najmocniejsze, za to maty są boskie i będę używać teraz tego zielonego cienia. I wezmę teraz pędzelek Daniela Sobieśniewskiego 13 z Hulu i będę aplikować zieleń w wewnętrznym kąciku. I tak jak widzicie, nakładam niewielkie porcje. Lepiej sobie coś zbudować w trakcie, niż nałożyć za dużo za pierwszym razem. Tym pędzlem od razu mogę delikatnie rozcierać granice. Żeby połączyć cienie, szczególnie dwa różne kolory, polecałabym Wam nakładanie tych cieni jeden na drugi, czyli teraz nakładam zieleń na niebieski, później, jeżeli będzie taka potrzeba, wrócę z niebieskim i nałożę go delikatnie na zielony. I nakładam teraz niebieski na zielony, żeby jeszcze lepiej to wszystko połączyć. I żeby jeszcze lepiej rozetrzeć tę zieleń ponad załamaniem, wykorzystam miętowy cień również z paletki Huda Beauty. Przejdziemy teraz do aplikacji cieni na dolnej powiece i czasami to bywa trochę utrudnione, dlatego że zwykle mamy już korektor pod okiem przypudrowany, więc te cienie nie chcą się tak dobrze przyklejać, dlatego w tym przypadku również zachęcam Was do używania cieni w kremie, które podbiją Waszą intensywność cieni sypkich i użyję w tym przypadku również cienia w kremie z NYXa, tyle że oczywiście delikatnie rozcieńczonego Duraline z Inglota. I tak jak widzicie, w tym przypadku również używam syntetycznego pędzelka, tyle że zgrabniejszego i nakładam ten sam cień również na linię wodną. Delikatnie zacieram granicę czystym syntetycznym pędzelkiem. I w wewnętrznym kąciku mam ochotę wykończyć to jeszcze jednym cieniem w kremie, tym razem pomarańczowym. I takie zbudowanie pigmentacji cieniami w kremie skróci mi teraz czas pracy z cieniami suchymi. Także użyję teraz pędzelka Daniela Sobieśniewskiego DS16 i będę budować fiolet dokładnie w miejscu, w którym nałożyłam już wcześniej cień w kremie. Rozcieram delikatnie na dole.
Następnie łączę delikatnie zewnętrzny kącik z dolną powieką i robię to używając minimalnych ilości niebieskiego. W razie potrzeby wymieszam go z odrobiną fioletu, po to, żeby tutaj pięknie się złączyły. I teraz, żeby jeszcze lepiej rozetrzeć fiolet na dolnej powiece, to wykorzystam, uwaga, pastelowy fiolet. I mam taki w paletce Huda Beauty Neon Obsession, czyli w tej różowej. I użyję dokładnie tego koloru. Muskam delikatnie pędzlem skórę. Teraz na połączenie fioletu i pomarańczowego nałożę różowy cień, jest on z paletki Be Perfect i użyję pięknego, cudownego pędzelka DS17 z Hulu, który świetnie sprawdza się właśnie do takiej precyzyjnej roboty. I w sam wewnętrzny kącik dolnej powieki nałożę ten pomarańczowy. Pamiętajcie, że ten makijaż to głównie moja inwencja twórcza i wymyślam go teraz na bieżąco, także dajcie mi się troszkę pobawić, nawet jeżeli tych kolorów będzie trochę więcej niż obiecywałam. A w wewnętrzny kącik nakładam pigment, który kupiłam na Pigmentowe Love i aplikuję go tym samym pędzelkiem Daniela Sobieśniewskiego. I delikatnie wpracowuję teraz ten neonowy cień w te pastele, które powstały mi na górze oraz delikatnie rozcieram go również na dole. Makijaż mam już prawie skończony, jeśli chodzi o cieniowanie, ale jak tak patrzę na siebie, to widzę, że mogłabym jeszcze delikatnie wzmocnić zewnętrzny kącik na górze i użyję w tym celu granatowego cienia, który mi pięknie wzmocni ten makijaż, ale nadal będą wybijać z niego nuty niebieskie, bo gdybym wzmocniła ten makijaż w zewnętrznym kąciku czernią, no to trochę już ten niebieski mógłby nam zniknąć. Także użyję takiego bardzo ciemnego granatu z paletki Huda Beauty. I ten kolor przyczyni się do jeszcze lepszego połączenia dolnej powieki z górną. Grunt to po prostu delikatne ruchy, muskanie powieki. Odrobinę granatu nakładam też na dolną powiekę. Okej, moi drodzy, w międzyczasie wykończyłam makijaż. Tak jak widzicie, zrobiłam bardzo cienką kreskę wzdłuż linii rzęs, przykleiłam sztuczne rzęsy zarówno na górze, jak i na dole. Skoro jest to makijaż instagramowy, to na dole przykleiłam kilka kępek o rozmiarze 8 mm. No i tak prezentuje się makijaż totalnie w matach, w najtrudniejszych w makijażu kolorach. Tak jak widzicie, nie powstały mi żadne plamy. Osyp, jaki powstał w trakcie blendowania cieni, jest niemal niezauważalny, więc w tym przypadku, mimo tego, że miałam już makijaż na twarzy, to absolutnie mi to nie przeszkodziło. Także teraz mogę już przejść do tej wersji użytkowej makijażu, gdzie również wykorzystamy odcień niebieskiego, natomiast już tę drugą wersję makijażu będziecie mogli spokojnie wykorzystać, może nie na obiad do teściowej, ale właśnie na jakieś wieczorne wyjście, czy to na kolację, czy to na imprezę, jak najbardziej. Także teraz mogę już spokojnie zająć się moim prawym okiem i przede wszystkim muszę nałożyć na nią bazę, tę samą Pilui. Tak jak widzicie, nie nałożyłam jej wcześniej, ponieważ wiedziałam, że ona w międzyczasie zastygnie, skoro będę pracować tylko na jednym oku. Więc teraz zrobię to na świeżo. I w tym przypadku również bezpośrednio po nałożeniu bazy nałożę bazę kolorystyczną w postaci cienia w kremie i wykorzystam dokładnie ten sam cień w kremie z NYXa i nakładam go na moją ruchomą powiekę. I z racji tego, że tutaj niebieski będzie grał pierwsze skrzypce na ruchomej powiece, również w wewnętrznej części, to aplikuję go po całości. Właściwie skupiam się na ruchomej powiece i za chwilę będę rozcierać granice. I teraz, jak tradycja nakazuje, nałożę oczywiście beżowy cień pod łuki brwiowe i wykorzystam pędzelek Hakuro J600, który jest takim spłaszczonym pędzelkiem. I w międzyczasie muszę Was uprzedzić, bo wiem, że mój podkład nie wygląda zbyt dobrze, właściwie z godziny na godzinę wygląda coraz słabiej i to jest ten nawilżający z Fenty Beauty. No on absolutnie mi nie służy, teraz jestem już o tym przekonana. I teraz, moi drodzy, w tym makijażu użytkowym, odwrotnie niż w makijażu instagramowym, najpierw nałożę cień przejściowy i będzie nim neutralny brąz, który znajduje się w paletce Be Perfect. I w mojej ocenie w makijażach użytkowych warto jest łączyć brązy z kolorowymi cieniami, dlatego że wtedy one są nieco bardziej stonowane i właśnie dzięki temu bardziej użytkowe jesteśmy w stanie później w tym wyjść i nikt na nas się dziwnie nie patrzy. I tak jak widzicie, działam sobie bardzo delikatnie pędzelkiem DS11 z Hulu. I z tego co widzę, ten cień akurat jest naprawdę dosyć chłodny, więc delikatnie go ocieplę i w tej paletce Be Perfect znajduje się również trochę bardziej neutralny brąz, nie aż taki chłodny, a właściwie przejawiający odrobinę ciepłoty. I połączę go z tym chłodniejszym brązem, którego używałam przed chwilą. I dzięki takiemu zabiegowi cień niebieski, który później nałożę, pięknie połączy się z kolorem skóry tutaj na zewnętrznej części w miejscu chmurkowania, ponieważ będzie rozproszony brązami, które świetnie się z kolorem skóry komponują. Teraz przejdę do niebieskiego cienia i w tym przypadku nie użyję tego z Huda Beauty, ponieważ w mojej ocenie jest nieco zbyt matowy jak na taki użytkowy makijaż, więc wykorzystam cień z paletki Modern Dreamer z NYXa i tutaj znajduje się
taki oto lekko satynowy cień, właściwie to jest coś pomiędzy satyną, a nawet lekkim metalikiem. I właśnie ten cień będę wklepywać w ruchomą powiekę. I tak, ten cień wypada tutaj zdecydowanie satynowo. I jeśli chodzi o takie makijaże użytkowe, to ja zachęcam Was, aby takie trudniejsze kolory cieni, właśnie jak niebieski, zielony, aplikować w tej formie nie najbardziej matowej, ponieważ z matami najciężej się pracuje. Także troszeczkę łatwiej jest właśnie z takimi satynami i cieniami perłowymi. I uklepuję ten cień na powiece ruchomej. Za chwilę będę rozcierać granice. Tak jak widzicie, osiągnęłam naprawdę bardzo porządną pigmentację. Delikatnie tym samym pędzlem zacieram granicę tutaj pomiędzy brązem a niebieskim. W międzyczasie oczywiście zmieniam pędzelek na taki zgrabny, puchaty, to jest Blended 260 i kontynuuję tym samym niebieskim, delikatnie rozcieram granicę. I tak jak widzicie, ten niebieski bezproblemowo łączy mi się z tym brązem, także teraz czas wszystko powzmacniać, więc wracam do tych dwóch odcieni brązu, mieszam je ze sobą i będę je teraz wzmacniać tutaj w zewnętrznym kąciku. I tak będę sobie wracać raz do brązu, raz do niebieskiego, aż uzyskam idealne przejście. No i oczywiście idealną intensywność. Wyciągam cieniowanie brązami na zewnątrz. Zewnętrzny kącik teraz wzmocnię ciemniejszym brązem, również z paletki Be Perfect. Robię to teraz bardziej precyzyjnym pędzelkiem, ale ruchy nadal są niesamowicie delikatne. I zgodnie z umową wracam z powrotem do niebieskiego, żeby przywrócić ten odcień na powiece i połączyć go z brązowym cieniowaniem. I żeby pozostawić temu makijażowi efekt właśnie taki wieczorowy, nieprzerysowany, to dolną powiekę również będę kontynuować brązami, dokładnie tymi dwoma, które nakładałam na załamaniu powieki. I w tym przypadku nie nakładam już żadnej kolorystycznej bazy, bo nie jest mi to potrzebne. W tym przypadku na dolnej powiece używam pędzelka Hulu P38, to jest puchaty pędzel, ale bardzo niewielkich rozmiarów. Dokładam jeszcze najciemniejszego brązu z paletki Be Perfect, po to, żeby wzmocnić to cieniowanie i połączyć z górą. W międzyczasie oczywiście dbam o to, żeby wszystko było dobrze roztarte, także mam w pogotowiu kilka pędzelków do rozcierania, którymi mogę sobie pomóc. Teraz na dolną linię wodną zaaplikuję niebieską metaliczną kredkę z NYXa i wjeżdżam tą kredką również tutaj pomiędzy linię rzęs. To będzie moja baza pod niebieski cień, który zaaplikuję za chwilę. I rozcieram delikatnie kredkę tą malutką kuleczką od Daniela Sobieśniewskiego. I na tę kredkę zaaplikuję teraz niebieski cień, który nakładałam tutaj na górnej powiece. I oczywiście staram się połączyć tutaj jak najlepiej te brązy z niebieskim. I tym oto sposobem przemyciłam najtrudniejszy kolor w makijażu do makijażu użytkowego. Wszystko się pięknie przenika, jest roztarte do chmurki, dzięki temu brązowi makijaż też nie jest taki przytłaczający czy zbyt kolorowy, tylko nada się tak naprawdę na wiele okazji. Teraz jeszcze pozostała kwestia wewnętrznego kącika i tutaj mogłabym go rozświetlić po prostu jakimkolwiek rozświetlaczem, ale mam tutaj pod ręką pigment z Tamitanuka i znowu troszeczkę pokombinuję. O numerku 244. I zaaplikuję go delikatnie w wewnętrzny kącik zarówno górnej, jak i dolnej powieki. Okej, moi drodzy, użytkowy makijaż oka również jest gotowy. Pamiętajcie o tym, że dzisiaj wykorzystałam najtrudniejszy cień, czyli niebieski, ale do tego szkieletu makijażowego możecie wykorzystać tak naprawdę każdy inny kolorowy cień. Świetnie sprawdziłby się w tym przypadku zarówno fiolet, jak i zielony. Także teraz oddalę Was i podsumujemy sobie dzisiejszy filmik. Dobra, moi drodzy, także zbliżamy się powoli do końca dzisiejszego filmiku, ponieważ zarówno makijaż instagramowy, intensywny, jak i użytkowy w kolorze są już gotowe. I tak jak widzicie, używając technik, które Wam dzisiaj zaprezentowałam, jestem w stanie łączyć i rozcierać cienie w taki sposób, że absolutnie nie powstają żadne plamy. Dodatkowo uzyskuję 100% intensywność cieni. I oczywiście nie będę Was oszukiwać, że nie mają tutaj znaczenia jakość cieni, czy jakość pędzelków, które wykorzystujemy, bo ma to ogromne znaczenie. Także dobrze jest używać cieni, które mamy sprawdzone. Także kluczem do sukcesu jest albo podpatrywanie tego, jakie paletki polecają nam inni, na przykład ja dzisiaj Wam, które pokazałam w trakcie dzisiejszego filmiku, albo po prostu testowanie dużej ilości cieni tak, żeby znaleźć swoje idealne kolorowe cienie, które nie smużą, które są łatwe w aplikacji i które nie utrudniają pracy. Co do pędzelków, oczywiście również pokazałam Wam dzisiaj kilka fajnych gagatków, ale czy Wam się sprawdzą, czy je wykorzystacie, to wszystko zależy oczywiście od Was,
bo nie wszystko, co mi, musi sprawdzać się Wami. Nie każda technika, którą dzisiaj zaprezentowałam, będzie równie dobra dla Was. Natomiast z ręką na sercu przyznam Wam, że ja bazuję na tych trikach, zarówno w moich makijażach prywatnych, jak również w makijażach na modelkach czy klientach. Także wydaje mi się, że sporo możecie z dzisiejszego filmiku wycisnąć. Koniecznie dajcie mi znać, czy tego typu forma edukacyjnego filmiku Wam się podoba, jakie tematy powinnam poruszyć w kolejnych. No i cóż, moi drodzy, widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Do zobaczenia, pa pa!